Movember jest akcją, która ma uświadomić mężczyznom, że jeżeli nie będą dbali o swoje zdrowie, czyli nie będą się starali wcześnie zdiagnozować ewentualnych poważnych problemów zdrowotnych, to szansa ich wyleczenia bardzo, bardzo maleje. W związku z powyższym Zagłębie Lubin, którego lekarzem jestem od ponad 30 lat, chcę dać taki przykład i zachęcić młodych ludzi, młodych mężczyzn do tego, żeby nie lekceważyli pewnych problemów. Dzisiejsza akcja ma na celu uświadomienie ludzi, że istnieje taki problem jak rak jądra dotyczący młodszych mężczyzn, czy rak prostaty dotyczący starszych mężczyzn. Jeżeli chodzi o profilaktykę raka jądra, tak jak powiedziałem, dotyczy młodszych mężczyzn w przedziale wieku 15-30 lat, czyli to jest wiek naszych adeptów Akademii Piłkarskiej czy zawodników pierwszej drużyny, polega przede wszystkim na badaniu, samobadaniu, ocenie ewentualnie jakichś nieprawidłowości, bolesności, tkliwości, obecności płynu w okolicy jądra. Zareagować należy w ten sposób, żeby się zgłosić do urologa. Drugim problemem męskich nowotworów jest nowotwór prostaty. I tutaj również możemy bardzo dużo zrobić, bo są to obie choroby bardzo dobrze leczone z wysoką skutecznością, praktycznie 100%, o ile wcześniej my ją wykryjemy. I rak prostaty jest chorobą, którą diagnozujemy wstępnie czy profilaktycznie ją wykrywamy, robiąc PSA prostaty, badanie krwi, szczególnie u młodszych mężczyzn około 40 roku życia powinni się badać mężczyźni, u których ten problem w rodzinie wystąpił, a na pewno już każdy mężczyzna po 50 roku życia powinien raz w roku takie badanie sobie wykonać i odwiedzić urologa.